Dzień dobry, kłania się Państwu Jan Krysiak, kandydat do Europarlamentu z list Konfederacji Wolność i Niepodległość. Jestem anglistą, jestem przedsiębiorcą, a z drużyną Brauna kandyduję do Europarlamentu z okręgu Warmia, Mazury, Podlasie, po to, żeby Polska była suwerenna, a Polacy, żeby sami decydowali o tym, jak chcą żyć, czym chcą jeździć, jak ogrzewać swoje domy, jak wychowywać swoje dzieci, jak zarabiać i tak dalej. Bo w umowy międzynarodowe wolno wchodzić tylko wtedy, kiedy oznacza to konkretne korzyści, na przykład swoboda podróżowania albo swoboda wymiany handlowej, ale nigdy w sytuacji jakiegokolwiek podporządkowania. Tymczasem Unia Europejska nas sobie podporządkowuje. Mój program, który dzisiaj prezentuję w Sokółce, można by streścić w trzech krótkich punktach. Po pierwsze, będę bronić Polaków przed szkodliwymi i niszczącymi dyrektywami unijnymi. Po drugie, wybieram polską tożsamość narodową zamiast pogańskich zasad Unii Europejskiej. Tak, mówię pogańskich zasad, dlatego że zasady mogą być albo boże, albo bezbożne, a Unia Europejska wielokrotnie udowodniła, że jej zasady wcale nie są boże. Po trzecie, Unię Europejską należy poskromić, bo za bardzo panoszy się w naszym kraju, a gdyby to okazało się niemożliwe, należy ją wyprosić z Polski. Kilka przykładów, czego będę bronić w Europarlamencie, jeśli Państwo mnie tam wyślą. Będę bronić przede wszystkim podmiotowości Polski, traktowania Polski jak partnera, a nie jak kolonii albo jakiegoś Eurolandu. Po drugie, będę bronić polskiej tożsamości narodowej i kulturowej, żeby nie było na przykład tak jak w Hiszpanii, że dziecko może sobie wybierać płeć. Po trzecie, zamierzam bronić polskiego prawa weta i możliwości opuszczenia tej skorumpowanej instytucji niewydolnej, jaką jest Unia Europejska. Czemu natomiast będę się sprzeciwiać w Europarlamencie? Po pierwsze, będę sprzeciwiać się traktatowi lizbońskiemu i jego kolejnym mutacjom, które zabierają coraz nowe obszary decyzyjności spod polskiej jurysdykcji. Po drugie, będę sprzeciwiać się systemowi ETS, o tym dzisiaj wszyscy mówią, to znaczy systemowi haraczów nakładanych za emisję dwutlenku węgla. Haraczu doliczanego do cen prądu, do ogrzewania mieszkań, do plastiku i do wielu innych rzeczy, przez które potem państwo mają prąd dwa razy droższy niż mógłby być. Będę się też sprzeciwiał dyrektywom niszczącym polskich przedsiębiorców i rozkładających polskiego rolnika na łopatki. I jeszcze kilka słów o tym, do czego chciałbym doprowadzić. Chciałbym doprowadzić do suwerenności Polski, to znaczy do tego, żeby polskie prawo stało ponad prawem unijnym, bo w tej chwili tak nie jest. Będę chciał doprowadzić do mądrej, konsekwentnej polityki migracyjnej, żeby w Polsce nie było multikulti i stref no-go, żeby polityka migracyjna starannie rozpoznawała, kogo chcemy do Polski przyjąć, kogo nie chcemy, żebyśmy nie dali sobie narzucić żadnych tak zwanych kwot imigrantów, ani kar za ich nieprzyjęcie. No i po trzecie, żeby Unia Europejska przestała się wtrącać w polskie życie społeczno-gospodarcze. Najlepiej, żeby się w ogóle od nas odświęciła. Jeszcze druga część dzisiejszej konferencji zapowiedziana. Kilka słów o kompromitacji pacyfizmu, czyli o tym, jak bronić polskich granic. W ostatnich dniach portal defense24.pl poinformował, że większość ekspertów jest zgodna. Polska powinna wypowiedzieć traktat ottawski z 1997 roku, zgodnie z którym nie wolno przechowywać, produkować i używać min przeciwpiechotnych. To należy zrobić, jeśli chcemy poważnie myśleć o obronie polskich granic w obliczu współczesnych zagrożeń. Jesteśmy świadkami kompromitacji ideologii pacyfizmu, dlatego że partie, które rządziły Polską od wielu lat, chciały nas przekonać do pacyfizmu, żebyśmy się rozbroili, że wojny nie będzie i tak dalej. Przypomnijmy, premier Kopacz opowiadała, że w razie zagrożenia ona zabarykaduje się w kuchni i schowa pod stół. A dzisiejszy minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, lekarz internista, minister obrony, sugeruje, że w razie zagrożenia Polacy powinni mieć przede wszystkim plecak ucieczkowy. O, to takich mamy w Polsce mężów stanu. A Polacy cały czas na nich głosują, im to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że Polacy otworzą oczy i będą wybierać partię, która ma
obronność Polski jako priorytet, że wybiorą po prostu Konfederację i ludzi, którzy się na tym znają. Przez ostatnie lata zlikwidowano szkolenie wojskowe dla wszystkich mężczyzn, rozłożono na upadki polską obronę cywilną, schrony cywilne zamieniono na kluby wieczorowe, nie szkoli się rezerw, nie szkoli się rezerwistów w Polsce. Oddaliśmy jako państwo znaczną część sprzętu będącego na wyposażeniu polskich jednostek bojowych, oddaliśmy za granicę, a w obliczu zagrożenia, bo wiele osób mówi, że być może stoimy w przededniu wojny, w obliczu zagrożenia Polacy są wciąż najbardziej rozbrojonym krajem w Europie. Polacy nie mają prawa posiadać narzędzi do obrony, własnej do obrony swojej rodziny w sytuacji zagrożenia albo zawieruchy wojennej. Taka jest polityka obecnych władz. A tymczasem kilka dni temu we wtorek na granicy polski żołnierz został pchnięty nożem przez imigranta próbującego forsować granicę. Drużyna Brauna, którą reprezentuję, traktuje bezpieczeństwo Polski i Polaków poważnie. Nie są to tylko puste słowa, ale my byśmy chcieli autentycznie doprowadzić do realnych możliwości obrony polskiego państwa. Pacyfizm bardzo dobrze nadaje się do rozbrojenia fizycznego i mentalnego Polski. A my byśmy chcieli, żeby ekipy rządzące wreszcie uporządkowały decyzyjność w polskich siłach zbrojnych, uporządkowały ten węzeł gordyjski pomiędzy prezydentem, ministrem obrony i szefem sztabu generalnego, bo w tej chwili tak naprawdę nie wiadomo, kto odpowiada za polskie bezpieczeństwo i polską armię. Chcielibyśmy również, żeby przywrócono realne szkolenie wojskowe polskich mężczyzn i wreszcie, żeby polska armia otrzymała wyposażenie, którego potrzebuje, żeby nas skutecznie bronić. Skandalem dzisiaj jest to, że jako państwo wydajemy 700 milionów złotych na dofinansowania do aut elektrycznych, a nasi chłopcy w wojsku nie mają czym się opędzać od dronów bojowych. Także dodam jeszcze jedno słowo. Niech przestaną nas popychać do wojny. Niech przestaną mówić, że my jako Polska będziemy wysyłać na cmentarz przywódcę sąsiedniego państwa, bo to w niczym nie poprawia polskiego bezpieczeństwa. Dziękuję uprzejmie. Czy są jakieś pytania? Dziękuję.